Sponsorem programu Lato Polsat News jest operator sieci Plus, wspierający aplikację Ratunek i wodny numer 601-100-100.pl. Sponsorem programu Lato Polsat News jest LG Electronics, producent fotograficznego smartfona LG G4. Lato Polsat News w Zatoce Puckiej. Jak widzą Państwo, trwa nauka żeglowania i proszę zobaczyć, to jest to, o czym mówiliśmy. Jaka świetna asekuracja, także dzieci mogą czuć się bezpieczniej, rodzice tym bardziej. Zresztą bezpieczeństwo to jest to, co nam przyświeca podczas spotkań Lata Polsat News. I między innymi właśnie o bezpieczeństwie teraz porozmawiamy. Naszym gościem jest Paweł Żukowski, instruktor żeglarstwa i ratownik WOPR. Pawle, witamy Cię. Witam. Łatwo jest łączyć funkcję instruktora żeglarstwa i ratownika WOPR. To chyba jedno z drugim idzie w parze, prawda? No to dużo bardziej pomaga nam w ocenie sytuacji, kiedy jesteśmy na wodzie. Wiemy, co się może stać i jak możemy uzyskać pomoc, kiedy coś naprawdę się stanie. To teraz porozmawiajmy o tym bezpieczeństwie. Wiadomo, że podstawową cechą człowieka, który chce uprawiać żeglarstwo, jest co? Zdrowy rozsądek i wszystkim to, żeby wszystko robić z głową, żeby nie ponieść się emocją, nie ponieść się fantazji. Musimy pamiętać o tym, że będąc na łodzie, jesteśmy na środku akwenu. Nie możemy sobie zatrzymać, tak jak samochód, wyjść na pobocze, czegoś zrobić. Jesteśmy tak naprawdę zdani sami na siebie i musimy pamiętać o tym przy każdej czynności, którą wykonujemy na jachcie. Tam jesteśmy po środku tak naprawdę niczego. Nie możemy wyjść z łódki, pójść do brzegu i sobie odpocząć. Pamiętamy o tym, że przede wszystkim najważniejsze jest zdrowy rozsądek, taka chłodna kalkulacja, no i przewidywanie tego, co się może stać, jeśli czegoś nie zrobię. Kultura i zasady pływania na pewno także. Tak, no możesz mówić o takim dekatlonie każdego żeglarza. Każdy ma żeglarstwo, żywi się takimi zasadami, takimi złotymi regułami, takimi jak oczywiście zasada numer jeden, niestety ciągle bardzo rzadko przestrzegana, to, że alkohol i łódka, generalnie i sprzęt pływający to jest rzecz toksyczna, zawsze coś może złego stać. Oczywiście brak naszej asekuracji. Niestety w Polsce ciągle jeszcze nie mamy takiego nawyku, takiej kultury noszenia kamizelek asekuracyjnych. Wszędzie na zachodzie ta kamizelka jest. Każdy, kto wchodzi na łódkę, kamizelkę ubiera. Tak jak my zawsze ubieramy pasy, tak powinniśmy tak samo pamiętać o tej kamizelce. To jest jedyna rzecz, która nas utrzyma na wodzie w razie, gdy coś się stanie. Niestety ciągle tym zapominamy, ciągle się tego wstydzimy. Nie mamy takiego nawyku. I dlatego to przypominamy i mówimy, powtarzamy to jak mantrę, bo to jest, jak powiedział klasyk, oczywista oczywistość, a jednak te błędy się zdarzają, tak? Jeżeli zaczynamy uczyć się żeglarstwa, uczymy się także przewidywania niebezpieczeństwa na wodzie? Oczywiście. Każdy żeglarz przewiduje na przykład pogodę. Wie, kiedy musi zawinąć do portu, kiedy w ogóle nie powinien wypływać, kiedy nie powinien się dać ponieść brawurze, emocjom znajomym, którym chce zaimponować. Tak jak wspomniałem, niestety na żaglówce woda błędów może nie wybaczyć. I meteorologia, tak? Nasze umiejętności przede wszystkim. No oraz to, tak jak mówiłem, nasze środki asekuracyjne, czyli te kamizelki, koła, telefon komórkowy, czy też radio do wzywania pomocy. Bez tych rzeczy nie wolno na wodę tak naprawdę nawet pomyśleć, żeby wyjść. A kiedy w ogóle nie wypływamy? Kiedy jest zakaz absolutnie? Patrzymy w niebo, co widzimy i mówimy nie, dzisiaj to nie jest ten dzień. Każdy żeglarz wie, kiedy spojrzy do góry i widzi wielkie chmury kłębiaste, natomiast też widzi ciemne niebo, które zwiastuje nam burzę, nigdy na wodę nie wyjdzie. A powiedzmy teraz o tym, jak różni się żeglowanie na przykład po jeziorze, czyli akwenie zamkniętym i na przykład po morzu. Kto jest bardziej niebezpieczny? Wbrew pozorom, żeglowanie po jeziorze jest tak naprawdę niebezpieczniejsze. Proszę zauważyć, że jachty morskie są przede wszystkim bardziej stabilne, stateczniejsze. Załogi takich jachtów, ci czternicy kapitanowie, mają też niestety większe doświadczenie. Nie mają takiej brawury w sobie, która niestety występuje na jeziorze. Bardzo trudno spotkać na morzu żeglarza pod wpływem alkoholu. No na jeziorze niestety jest to jeszcze temat bardzo, bardzo znany. A co jeżeli zdarzy nam się przykry przypadek, co wtedy robimy? No, generalnie zawsze musimy zacząć jako sternik od pomocy załodze. Oczywiście sprzęt schodzi jest bardzo ważny, ale schodzi na dalszy plan, gdy musimy pomóc naszej załodze. Oczywiście liczymy naszą załogę, w razie wywrotki musimy zapewnić im te środki asekuracyjne, koło, kamizelki, jeśli padniemy do wody. No i oczywiście przede wszystkim najszybciej, jak to możliwe, wezwać pomoc. W jaki sposób? Żeglarz, który jest świadomy, no masz w sobie telefon wyposażony na przykład w jakieś opakowanie wodoszczelne albo telefon wodoszczelny, czyli taki, który po upadku dalej będzie mógł nam służyć do wzywania pomocy. Możemy przede wszystkim skorzystać z numeru ratunkowego, czyli przypominam 601-100-100. Jest to numer o tyle fajny, że nie tracimy czasu na połączenie z naszymi numerami wszystkimi znanymi, trzycyfrowymi. Nie tracimy czasu na przekierowania. Od razu odbiera dyspozytornia w Szczecinie, w Sopocie, może też na Mazurach, która bezpośrednio od razu wysyła najbliższą jednostkę WOPR-u, czyli tą jednostkę, której my oczekujemy na pomoc. To jeszcze teraz aplikacja Ratunek, ona też jest bardzo potrzebna. Tak, jest to takie nowum na rynku polskim. Jest to aplikacja bardzo potrzebna, gdyż proszę sobie wyobrazić, że w sytuacji zagrożenia przewracamy się na jasie na środku jeziora. Jesteśmy spanikowani samą tą sytuacją. Dzwonimy się na przykład na straż pożarną i strażak się nas pyta, gdzie my jesteśmy. No ja jestem tak zestresowany, że on powie, no ja jestem na środku jeziora. No nie wiem gdzie, no ja widzę jakiś kościół, jakieś drzewa, ale ile pan jest od brzegu? Nie wiem, no 100 metrów, może 300, nie mam pojęcia.
generalnie ten czas zgłaszania się wydłuża, czas znalezienia nas przez ratowników się dłuży. Aplikacja jest, ten problem bardzo łatwo rozwiązuje. Wyciągamy taką aplikację, naciskamy po trzykroć przycisk z symbolem ratownictwa wodnego i w tym momencie już dyspozytor ratownictwa wodnego w centrum koordynacji otrzymuje naszą dokładną lokalizację. On jeszcze nie wie, co się stało, natomiast już wie, gdzie coś się stało. Potem następuje rozmowa telefoniczna, w której mówimy dokładnie, co się stało. Przewróciłem się na jachcie, mam czwórkę osób w wodzie, jednej nie mogę znaleźć. Okej, dyspozytor już dokładnie wie, że dokona się do paru metrów, gdzie coś się stało. W ciągu minuty, góra dwóch, on już dokładnie może wysłać najbliższą jednostkę WOPR-u. To jest skok milowy tak naprawdę wyzywanie pomocy na wodzie. Czyli te pytania dyspozytora są potrzebne o tyle, żeby wiadomo było, jaką ekipę wysłać. Dokładnie, on już nie musi się pytać, gdzie coś się stało, bo to jest tak naprawdę w zgłoszeniu najdłuższy moment, tylko co się stało, jakiej pomocy potrzebujemy. A czy rośnie nasza świadomość zachowania bezpieczeństwa na wodzie? Tak zwane młode pokolenie żeglarskie, generalnie wodniaków, tak, już się zmienia. Już jednak coraz rzadziej widzimy tych pijanych ludzi na rowerach wodnych, na kajakach, na motorówkach. Natomiast problem uważam ciągle jeszcze jest i edukacja jest naprawdę bardzo potrzebna. Wspomniałeś o tym dekalogu żeglarza. Mhm. Wymieniliśmy tutaj zaledwie kilka punktów. Co jest podstawą? Trzeźwość umysłu, no i przede wszystkim rozsądek. To w słowie rozsądek zawiera się tak naprawdę wszystko. A czego uczymy nasze dzieci, kiedy one mówią, mamo, chciałabym rozpocząć naukę żeglarstwa. Okej, ale zaczynamy od czego? Od razu wsadzamy dziecko na łódkę? Nie, prawda? Oczywiście, zaczynamy. Ja bym porównał tutaj żeglarstwo trochę do nauki prawa jazdy. Najpierw zaczynamy od teorii, od suchych faktów, od nauki, dopiero potem siadamy na wodę i smakujemy tego żeglarstwa od podszewki. Tak naprawdę żeglarstwo jest sportem bardzo bezpiecznym, jeśli zachowamy ten umiar, ten rozsądek i trzeźwość umysłu. I niech to będzie puenta naszej rozmowy. Tak jest. Paweł Żukowski, proszę Państwa, ratownik WOPR i instruktor żeglarstwa. My oczywiście do tych sportów wodnych będziemy wielokrotnie wracać, bo po to gościmy nad Bałtykiem, nad Polskim Morzem, żeby uczyć bezpieczeństwa i uczyć tego, jak zachować się w przypadku, kiedy ktoś potrzebuje naszej pomocy. Po krótkiej chwili powracamy tutaj do nas na Zatokę Puckę. Jesteśmy we Władysławowie, Lato Polsat News. Sponsorem programu Lato Polsat News jest LG Electronics, producent fotograficznego smartfona LG G4. Sponsorem programu Lato Polsat News jest operator sieci Plus, wspierający aplikację Ratunek i wodny numer 601 100 100.pl.